Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych, w naszym studiu Kamil Orpel, radny powiatu wałbrzyskiego, witam serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. Debiutuje pan w Radzie Powiatu, a na listach był pan przed Józefem Piksą, na listach wyborczych. Czemu pan zawdzięcza pierwsze miejsce na listach wyborczych? Listy wyborcze były układane przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat. To był komitet, który składał się z 8 osób, w tym 6 wójtów i burmistrzów gmin z powiatu wałbrzyskiego. No i to była decyzja tego komitetu. Pamięta pan, kto był pełnomocnikiem merytorycznym tego komitetu? Pełnomocnikiem wyborczym komitetu był pan Roman Głód, natomiast pełnomocnikiem do spraw programu programowym merytorycznym był Leszek Orpel. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Zgadza się. Leszek Orpel, który jest też burmistrzem Jedliny Zdrój od 1989 roku, jest również moim ojcem. Jaki procent pańskiej popularności zawdzięcza pan nazwisku, a jaki swojej aktywności? Jakby pan tak teraz miał szczerze powiedzieć. Panie redaktorze, ja jestem mieszkańcem powiatu wałbrzyskiego też, ale Jedliny Zdrój no praktycznie od urodzenia. Jak miałem pół roczku, to tutaj moi rodzice sprowadzili się, przyjechali w 1984 roku, a ja wraz z nimi, siłą rzeczy. Jestem tutaj, tutaj się wychowywałem, tutaj się kształciłem, uczyłem. Przez pewien okres przebywałem w Poznaniu, tam zdobywając wykształcenie na Uniwersytecie Ekonomicznym. I od 3 lata temu powróciłem. Powróciłem do tego regionu od 2010 roku. Ponownie zamieszkałem w Jedlinie Zdroju. I od tego czasu, jeszcze przed tym okresem, aktywnie działałem w lokalnym środowisku. Jestem obecnie członkiem 5 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń działających na terenie powiatu Jedliny w szczególności. No i tam aktywnie działam, w każdym jednym stowarzyszeniu. Więc to nie jest tak, że wygrałem i otrzymałem mandat zaufania i odpowiednią ilość głosów dlatego, że nazywam się Orpel. Co oczywiście to nazwisko to nie jest powód do wstydu, tylko to jest nazwisko, które ma za którym idą pewne osiągnięcia. Ale, i pewne... Tak, jak pan zauważył, że ja nie wspomniałem o tym, ile pan głosów dostał i że to głosy wynikają z nazwiska, tylko raczej mówiłem o miejscu na liście wyborczej. Czy pan je dostał za zasługi, czy na zachętę? No, panie redaktorze, ale rozumiem, że pan przekonuje nas teraz, że... To nie ja ustalałem, kto jest na jakiej liście, tak? To o tym decydował Komitet Wyborczy i to też były konsultacje, to były ustalenia, pewne zasady były. O tych zasadach chyba wspominał też u pana na wywiadzie pełnomocnik merytoryczny, tak jak pan mówił, Leszek Orpel. I to wynikało z pewnych zasad i pewnych ustaleń i uzgodnień. To ja nie miałem na to wpływu. No tak? Dobrze, pan swoje zadanie wykonał, zdobył pan mandat i co teraz? Jaką pan rolę dla siebie widzi w Radzie Powiatu? Czy pan będzie przyglądał się przez te kilkanaście miesięcy najbliższych, uczył, czy pan raczej widzi siebie gdzieś na pierwszej linii frontu, żeby dynamizować te prace, żeby merytorycznie tym mieć realny wpływ na to? To na pewno dla mnie będzie nauka i nowe doświadczenie. Po raz pierwszy mam tego typu doświadczenie. Po raz pierwszy startowałem w wyborach i po raz pierwszy otrzymałem mandat zaufania. Więc to na pewno będzie doświadczenie, coś nowego. Natomiast nie zamierzam się tylko i wyłącznie przyglądać i obserwować, jak to wygląda. Jeszcze wracając do pana poprzedniego pytania. W momencie, gdy otrzymywałem propozycję wystartowania w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, no to wraz z tą propozycją były pewne konkretne zadania i konkretne cele, które my później, które były uwzględnione w naszym programie wyborczym. I tam są konkretne rzeczy, jest 5 kroków i moim zadaniem, moim rolą, ja tak to widzę, to jest aktywne działanie na rzecz tego, żeby to, co zostało zapisane i to, co zadeklarowaliśmy jako kandydaci, jako komitet wyborczy i jako kandydaci, żeby to zostało zrealizowane. Ale to chyba jest normalne, tak? Że kandydat startuje po to, żeby po wyborach przynajmniej teoretycznie realizować program, który obiecał. Dokładnie. Czy pana jakiś konkretny odcinek, że tak powiem, komitet chce rzucić? Czy pan się czymś konkretnym będzie zajmował? Czy pan tak na razie będzie szukał tej niszy swojej? Na najbliższej sesji, drugiej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego
będą podzielone te funkcje. No i wtedy różne role też zostaną przydzielone, czy to między innymi członkostwo w poszczególnych komisjach. Natomiast ja bardziej widzę swoją rolę i swoje działania, no bo ten program będzie tak naprawdę realizował, no nie szykujmy się, nie radni, tylko zarząd. I zarząd będzie umocowany do tego, bo ma do tego narzędzia. Ma urząd, ma ileś osób do dyspozycji, ma budżet, żeby zrealizować te zadania. Właśnie, wy raptem jeden budżet będziecie uchwalać do końca kadencji. Bo na ten rok budżet już jest... No zgadza się, jest uchwalony. No to natomiast jeszcze oczywiście te pewne zmiany w budżecie. No dobrze, ale pan ciekawą rzecz zaczął mówić. Tak naprawdę narzędzia są po stronie zarządu i to jest oczywiste, w takim razie radni co mają do roboty? No właśnie, co mają radni do roboty? Bo rady w różnych gminach, w różnych organach różnie wyglądają i radni różnie wyglądają. I w różny sposób wykazują się aktywnością. Ja bym chciał takie trochę nowe spojrzenie i nowe spojrzenie na działalność rady wprowadzić. Jestem najmłodszym radnym i tak mi się wydaje, że mogę wprowadzić pewien nowy punkt widzenia na działalność. Podczas tych wyborów to, co mnie tak zaskoczyło, może nie tyle zaskoczyło, co mnie zadziwiło i dało do myślenia i do zastanowienia, to bardzo niska frekwencja. 20% było. Oczywiście to nie był standardowy termin, w których się odbywają wybory. To było też termin, być może pod względem atmosferycznym, niesprzyjający. Natomiast nawet na poziomie 40%, nawet na poziomie 50% frekwencja, uważam, że to jest bardzo niska. I pytanie, co sprawia, że większość ludzi, większość mieszkańców, większość osoby, które wybierają swoich reprezentantów, nie idzie głosować i wskazać swojego wybrańca. Politolodzy się tym problemem od 20 lat zajmują i jakby wyników specjalnych nie ma, bo z wyborów na wybory ta frekwencja jest niższa. To, co pan powiedział... No właśnie, skąd to wynika? Bo to jest pytanie, skąd to wynika, prawda? Ale to jest rola socjologa, a nie radnego, żeby to sprawdzać. Ale nie chodzi o sprawdzenie, tylko co moim zdaniem, tak? Moim zdaniem wynika to po części z tego, jak... tak powiedzmy szerzej, klasa polityczna, albo jak ci, którzy są wybierani, w jaki sposób podchodzą do wyborców, do swoich i do dialogu z nimi. Moim zdaniem ten dialog jest w mocnym stopniu niewystarczający i ograniczony, bo często jest takie podejście każdego z nas, tak? Jeżeli ja uważam, że nie mam żadnego wpływu, nie mogę w żaden sposób wpłynąć, żeby to, co ktoś tam decyduje, żeby w ogóle mój punkt widzenia został uwzględniony, to mnie to nie obchodzi. A chodzi o to, żeby sprawić i w taką widzę swoją rolę, tak? Żeby każdy przeciętny obywatel, który chce w jakiś sposób wyartykułować swoją opinię na temat, jak opinię, bo delegowanie do tego, żeby podejmować decyzje, to jest radni, to jest zarząd, tak? Ale żeby wyrazić opinię... Ja chcę słuchać opinii. Ale nie tak biernie słuchać tych opinii, tak? Bo to nie jest sztuka, by słuchać, ktoś coś powie, tylko aktywnie działać poprzez organizowanie różnego rodzaju debat, to jest po pierwsze. Po drugie, wykorzystywać te nowoczesne środki przekazu, techniki, do tego, żeby też pobudzać tą dyskusję. Ja wiem, pan założy specjalny profil na Facebooku, żeby żeby taką dyskusję sprowokować. Czy pana zdaniem... Prowokacja to może za mocne słowo, ale gdzieś o to chodzi, tak? Że w jakiś sposób pobudzić tą dyskusję. Nic złego nie miałem na myśli, mówiąc o prowokacji. Czy pana zdaniem nie jest też tak, że na frekwencję w wyborach wpływa wiarygodność polityków? Z tego, czy oni potem po zdobyciu mandatu władzy stawiają sprawę jasno i mówią tak, tak, nie, nie, mam takie poglądy, a nie inne i są konsekwentni, tak czy nie? Tak, uważam, że to też ma wpływ. Bo jeżeli mówimy, jeżeli... To mam dla pana małe zadanie. Tak. Pan powiedział, że pan będzie promował nowy punkt widzenia w powiecie. Jaki będzie pański punkt widzenia, jak przyjdzie głosować nad pensją starosty? Diety radnych zostały bardzo mocno obniżone. Starosta, czy Józef Piksa, który pełni funkcję organów powiatu, złożył projekt uchwały, że pensja starosty nie będzie obniżona, mimo że radni będą zarabiali mniej. Czy w pomniejszonym powiecie starosta też powinien zarabiać mniej, czy powinien zarabiać tyle, ile zarabiał? Czy to się powinno proporcjonalnie jakoś? Bo to pana będzie decyzja należała, pan będzie tą uchwałą głosował. Na pewno ta pensja, która będzie wypłacana starostwie, powinna być odniesiona do pensji
no, do pensji sprawujących te same funkcje w innych organach, w innych podobnych instytucjach, w innych powiatach o podobnej wielkości. To radni też powinni tak zarabiać, pana zdaniem? Znaczy, no, panie redaktorze... Nie, no, pan powiedział przed chwilą. Dyskusja z mieszkańcami, wiarygodność jest ważna, jasność poglądów jest ważna. Jest konkretne pytanie. Radnym obniżono diety. Czy starosta też powinien mieć obniżoną pensję? Pan będzie musiał nad tym zagłosować. Jak Józef Piksa, czy osoba, która przejmie jego obowiązki, przyniesie projekt utrzymujący zarobki Roberta Ławskiego, który działał na innym obszarze, czy pan podniesie rękę i poprze taki projekt uchwały? Znaczy, wysokość zarobków wydaje mi się, że nie do końca powinna zależeć od obszaru, tylko od skuteczności wdrażania pewnych, osiągania celów i wdrażania pewnych działań. Bo wysokość w ogóle w gospodarce, wysokość wynagrodzeń zależy od dwóch czynników głównie. Od zakresu odpowiedzialności, jaką mamy, no to można powiązać z obszarem, tak? Zakresu odpowiedzialności. Chociaż tak naprawdę pytanie, czy zakres odpowiedzialności to jest liczone liczbą mieszkańców, czy liczbą zadań, które należy wykonać. To takie jest pytanie. A drugie od tego, jak skutecznie się działa, tak? I od tego, jak się realizuje pewne cele i osiąga pewne wyniki. Ale Józef Piksa nie czekał na wyniki działań Rady. Obniżył już diety. Już uznał, że w związku z tym, że urząd jest mniejszy, powiat jest mniejszy, radni powinni mieć mniejsze diety. Czy on kierował się tą samą logiką, którą pan proponuje, czy jednak inną? No to należałoby zapytać Józefa Piksa. Natomiast czym innym jest dieta, a czym innym jest wynagrodzenie? Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Zarząd, który jest wybierany przez radę spośród radnych, jest odpowiedzialny za pewne zadania, które trzeba poświęcić czas, za które się odpowiada, za decyzje, które trzeba skonsultować, podjąć, wdrożyć następnie. Natomiast radni, to jest pewnego rodzaju praca społeczna. My przecież nie pracujemy w tym samym sensie, co zarząd powiatu, czy wszyscy pracownicy powiatu, naczelnicy, czy specjaliści, referenci. My pewne rzeczy konsultujemy, my pewne rzeczy doradzamy, jak sama nazwa wskazuje, natomiast nie pracujemy w takim znaczeniu jak zarząd, więc co innego jest diety radnych, a co innego wynagrodzenie to jest wynagrodzenie. Rozumiem, pan... Dieta to dieta, wynagrodzenie to rozumiem, wynagrodzenie. Pana, starosta też może diety za wyjazdy na przykład. Rozumiem, pan analogia. Tak? Rozumiem. No może pan oczywiście w ten sposób myśleć, ale jest jeszcze kwestia osób zwalnianych ze starostwa teraz. Bo sporo urzędników będzie musiało odejść, nie dali rady przejść do Urzędu Miejskiego, nie znaleźli się na tych wszystkich listach, nie będą pracować w ratuszu. Jak tym osobom powiedzieć, że tu my tniemy, ale starosta będzie zarabiał tyle i zarabia? To fair jest, czy jest nie fair? Bo jak tniemy, to może uczciwie wszystkim. Jak jest trudna sytuacja finansowa, niech starosta powie, dobra, 20% proszę mi też zabrać. Być może pański elektorat się tego też spodziewa. Pytał pan o to swoich wyborców? Znaczy struktura zadania każdej organizacji oraz strukturę każdej organizacji, w tym rozmieszczenie pewnych elementów także osoby, które są w niej zatrudnione, trzeba dostosować do zadań, które są do wykonania oraz do środków finansowych w tym przypadku, które posiadamy. Czyli jeżeli zmniejszamy strukturę, to znaczy, że zadań jest mniej. Tak? Bo po to się zwalnia ludzi ze starostwa, bo zadań jest mniej. Czy w takim razie dla starosty też będzie zadań mniej? Czy będzie miał tyle samo jakimś cudownym sposobem? Znaczy zadań, bo trzeba też odróżnić dwa rodzaje są zadań. Jeżeli mówimy o zarządzaniu, to są pewne bieżące sprawy związane z ciągłością danej organizacji. Starostwo też ma ileś enumeratywnie wymienionych zadań, które musi realizować. Wydawanie dowodów rejestracyjnych, między innymi cały Wydział Komunikacji, nadzorowanie dróg i remonty, prowadzenie remontów. To są pewne zadania bieżące, które musi wykonywać. Tak? Ale jest pewna też druga kategoria zadań, bo jeżeli by tylko trzeba było prowadzić te zadania, to wystarczyłby administrator, niepotrzebny by był zarządca, niepotrzebny by był starosta, który jest pewnego rodzaju menadżerem, który by musiał zarządzać całym przedsiębiorstwem, znaczy całą instytucją. Natomiast są też zadania pewnego związane z celami i z problemami, które w danej organizacji się pojawiają. Te problemy to nie są rzeczy bieżące, one wynikają z pewnych bieżących spraw, ale
żeby rozwiązać problem, no to trzeba przeprowadzić, trzeba mieć pewien plan rozwiązania, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, a następnie, jak już się opracuje ten plan tego rozwiązania, to je wdrożyć. No i te pewne zmiany, to co my zaproponowaliśmy w naszym programie wyborczym, tam są pewne konkretne rzeczy, które my uważamy, że poza tymi bieżącymi rzeczami, a co nam przeciwnicy zarzucali, tak? No, mówili w ten sposób, no, że przecież wiadomo, co powiat ma robić, to jest wypisane w ustawie, tak? No i ma się tylko tym zajmować, tak? No to wtedy, jeżeli tylko miałby się bieżącymi sprawami zajmować, no to w takim razie po co starosta? To wystarczy, że jeden z urzędników by został oddelegowany do tego, żeby zajmować się bieżącymi sprawami. Natomiast my chcemy budować pewne, udoskonalać pewne rzeczy, rozwiązywać pewne problemy, które zdiagnozowaliśmy, które co jakiś od dłuższego czasu sygnalizują wójtowie i burmistrzowie i my te zadania zawarliśmy w programie, tak? No to dobrze. Są konkretne rzeczy. No dobrze, będziecie budować i rozwiązywać w konkretnej koalicji. Czy OPS to jest dobry koalicjant, czy wolelibyście lepszego? To, kto zostanie, został wybrany do Rady, o tym decydują mieszkańcy, tak, i wyborcy. A o tym, kto został wybrany do koalicji, decydował nasz powiat. Tak jest. I no, ja osobiście no, nie brałem. Ja jestem jednym z szeregowych członków, byłem jednym z kandydatów. Ja wiem, że pan w rozmowach koalicyjnych nie uczestniczył, dlatego ja pana pytam o pana prywatną opinię. Czy Andrzej Lipiński, człowiek, który był zawieszony w Platformie za krytykowanie pomysłu grodzkości, człowiek, który no też jakby czynnie w tej odzyskaniu grodzkości próbował przeciwdziałać, czy to jest teraz dobry koalicjant? Czy on powinien mieć stanowisko w zarządzie po tym wszystkim, co robił, co mówił? No to naprawdę nie ma ode mnie, to nie, ani ja nie mam na to wpływu. Ale pan ma na to wpływu, pan będzie głosował. Znaczy jedno, no oczywiście, jeden z 17 jest to osób, które będzie za tym głosowało. Natomiast to są ustalenia, czyli które pan będzie za tym, będzie pan za tym głosował. Tak dobrze zrozumiałem? Jeżeli Andrzej Lipiński będzie miał propozycję stanowiska w zarządzie, pan poprze. Panie wyborze, nie bez powodu, panie redaktorze, nie bez powodu wybory są tajne. To jest dlaczegoś ustanowiono taką instytucję tajności tego typu wyborów i to, czy będę głosował, czy nie będę, to będzie moja indywidualna decyzja. Dobra, to wróćmy do poprzedniego wątku. Rozumiem, że kwestia głosowania jest jeszcze przed nami. Rzeczywiście będzie, być może głosowanie będzie utajnione. Znaczy to wrócę, czy przepisy, tak, to wrócę do tego wątku. Pełnomocnik finansowy Komitetu Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, pan Augustyn Skrętkowicz, w tym studiu nazwał budżet przygotowany przez Józefa Pikse. Powiedział o nim, to pewnego rodzaju manipulacje, niestety niektórzy ludzie się na to nabierają. Istnieje prawdopodobieństwo, że skoro Augustyn Skrętkowicz i Andrzej Lipiński byli w tym samym komitecie, wspólnie prowadzili kampanię wyborczą, że Andrzej Lipiński mógł te poglądy podzielać. No i teraz pan sobie wyobraża, że Andrzej Lipiński zasiada w zarządzie z takimi poglądami? Mówi, że to była pewnego rodzaju manipulacja. Będzie, to decydują radni w poniedziałek, natomiast no... Ja jestem niedoświadczonym jeszcze politykiem, ale z tego, co w jaki sposób się orientuję, no to są rozmowy z każdą osobą prowadzone i są stawiane pewnego rodzaju warunki, są pewnego rodzaju umowy, też są takie rozwiązania podpisywane i są pewnego rodzaju zobowiązania, więc jeżeli będzie taki czy inny koalicja, no to jeżeli chce z nami realizować, naszym celem jest zrealizowanie tego, co zadeklarowaliśmy, bo z tego będziemy rozliczani. I my szukamy takiego partnera, który powie, tak, my też chcemy to robić. W pewnym sensie będzie musiał odszczekać to, co wcześniej mówił i rozumiem zagwarantować wam lojalność, jeżeli chodzi o wasz program. No trudno realizować pewnego rodzaju program i będąc w koalicji, nie będąc lojalnym, a działać sobie na własną. A wiarygodna jest osoba, która raz mówi tak, a później po wyborach zmienia zdanie i mówi inaczej? Bo pan mówił o nowym podejściu do polityki. No ale to wiarygodność będą oceniali wyborcy. No każdy z nas, każdy z radnych oceni, tak? Ja też ocenię w wyborach, też tajne są wybory i też będę oceniał i będę głosował na takich kandydatów, które będą. Pan też decyduje, jeżeli pan będzie swoimi głosami utwierdzał koalicję, to pan też decyduje, czy koalicjant jest wiarygodną postacią, czy nie jest. Dlatego do tego wszystkiego się odnoszę.
To przejdźmy na koniec jeszcze do tego właśnie programu, który chcecie zrealizować. Jakie powinny być pierwsze wasze decyzje? Pierwsze decyzje, jeżeli chodzi o realizację poszczególnych punktów? Tak, znaczy... takie, które przed radnymi stoją, bo ja rozumiem, że starosta to jest jeszcze kwestia otwarta, kto nim zostanie, przynajmniej formalnie jest to kwestia otwarta, ale jak rozumiem, radni też chcą jakieś merytoryczne projekty ustaw, uchwał do rady przynieść. No, głównym zadaniem po to się wybiera zarząd, koalicja czy grupa, która wygrała wybory, po to wybiera, żeby później realizować pewien program. I on ma największe możliwości do tego, żeby realizować. Poszczególne szczegółowe rozwiązania powinny być konsultowane z radą, no i będą, nie wyobrażam sobie, żeby nie były konsultowane, tak? Po to są komisje, żeby te rozwiązania konsultować nie tylko z radnymi z danego ugrupowania, które sprawuje władzę, ale z wszystkimi radnymi. Natomiast faktycznym wykonawcą tych zadań, bo to jest uchwała, to jest tylko początek, tak? Bo to jest decyzja o wprowadzeniu pewnego rozwiązania, następnie je trzeba jeszcze wdrożyć. I to jest drugi etap. Tak? Mamy etap konsultacji i mówimy, robimy tak i tak, przyjmujemy uchwałę. Oczywiście ta uchwała może ulec w wyniku tych konsultacji, dyskusji, debaty, zmianie, a następnie wdrażamy. Czyli porządek będzie raczej taki, jak do jakiego się zdążyliśmy przyzwyczaić, że inicjatorem uchwał będzie raczej zarząd, a nie radni, tak? Tak jak to się odbywa w większości rad samorządowych. Także nie będzie sytuacji takiej, no, że tak jak w Sejmie jest poselski projekt ustawy. No, mogą być, ale pan pyta, czy... No ja pytam teraz pana jako radnego, bo nie wiem jeszcze, czy pan wejdzie do zarządu. Jeżeli by pan wszedł do zarządu, to byśmy pewnie rozmawiali inaczej. Ale na razie rozmawiamy z panem jako radnym i pytam, czy pan jako radny widzi pole do własnych inicjatyw, jasne, jeżeli chodzi o uchwały. Że tak, ja nie widzę przeszkody, żeby na przykład ja, czy cały, nie wiem, powiedzmy, cały, no już nie komitet, powiedzmy, grupa, nasz powiat, klub, która tak? Klub, jakiś klub. Mhm. No klub w tej chwili jeszcze nie jest zawiązany, ale na przykład klub, żeby zgłaszała własne inicjatywy. No to czy pan w ramach tego klubu, który nie jest zawiązany, ale się zawiąże, widzi już jakieś pole do popisu dla siebie, że pan przyniesie kiedyś projekt uchwały i powie, to jest mój konik, próbujemy to przeforsować. No ja widzę parę takich. Moim takim konikiem, tak jak pan to nazwał, jest pięć kroków w naszym programie. To jest transport, to jest administracja tania i przyjazna dla klienta, to jest bezpieczeństwo, to jest promocja i społeczeństwo obywatelskie. Ten ostatni punkt to jest coś, co mnie najbardziej interesuje, coś, co mam spore doświadczenie z tytułu prowadzonych przeze mnie działań. Tu uchwałą można coś zmienić w tej dziedzinie? Jakąś uchwałą? Jasne. Jaką? No już po pierwsze, to już samą uchwałą budżetową na przyszły rok można zmienić, znaczy to nie samą uchwałą, tak, ale pewnego rodzaju zmiany w budżecie, jaka kwota będzie zarezerwowana dla organizacji pozarządowych, a więc przedstawicieli społeczeństwa. To społeczeństwo obywatelskie, mieszkańcy działają zgodnie z obowiązującym u nas w Polsce prawem właśnie poprzez no, różne formy stowarzyszeń. I pan się będzie starał, żeby w budżecie na rok 2014 kwota była większa? To jest jedno, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby zwiększyć, bo też trzeba wiedzieć, po co zwiększać te środki, tak? Ja bym chciał, żeby był dokładny, określony plan, jakiego rodzaju, a jest takie narzędzie, to zaraz powiem, żeby był plan, na co powinny być, jakiej wielkości, jakiej skali środki wydatkowane. Jest co roku uchwalany przez każdą gminę zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, plan współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tak? I to tam się określa, no można napisać pewien schemat, tak, i tak bardzo ogólnikowo, a można bardziej szczegółowo go dookreślić, no ale szczegółowo możemy wtedy, gdy wiemy, co my chcemy robić i co my chcemy osiągnąć. No dobrze, ale to jest, jak rozumiem, element, z którego można pana za rok rozliczyć, jak się w tym studiu spotkamy po raz drugi. Wtedy zerkniemy sobie do budżetu, zobaczymy, czy Kamil Orpel dał radę w tym budżecie przeforsować zmiany, o których mówi. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Kamil Orpel, radny powiatu Wałbrzyskiego, był naszym gościem. To był program Gości Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.